dotruchtaliśmy do domu. Właściwie za chwilkę będzie. Co dzisiaj? Poliwęglan, niedziela, godzina przed 11. Pospaliśmy do w pół do 9, wyobraźcie sobie. Zdrowo. Poliwęglan skończę dzisiaj, taki mam plan. A jutro bieg niepodległości. Trucht niepodległości raczej. Bo jednak tak nie, na dobrze się nie przygotowaliśmy. Nie będziemy szaleć za bardzo. Więc tak to wygląda. No, Ewa pobiegła. Ewa też miała przerwę w takich aktywnościach. Troszeczkę. Tam ją widać. Ktoś pytał, co było uszkodzone w zderzeniu ze sarną. Więc błotnik był cały uszkodzony tutaj. Wgięty aż przy kole. Zderzak tutaj, cała strona. Chyba trochę maska. Cały reflektor zbity kompletnie. Nie wiem, czy tu coś było. No, ale jak widać, golfik zrobiony, wyczyszczony, oddany. Jak wiemy, jutro mamy święto nie niepodległości, tylko ja uważam, że to nie jest niepodległość naszego kraju, tylko po prostu ktoś ustalił w kalendarzu z jakiegoś powodu, chyba tam historycznego, tą datę. A niepodlegli niestety nie jesteśmy, ale bądźmy dobrej myśli. No, ktoś tam używa piły do cięcia. Tutaj jedną grządkę mi się udało tak trochę styrać. Trzeba to porobić jeszcze przed śniegiem. O, chyba tam jeszcze ćwiczy. No, dzisiaj poliwęglan komorowy. No, po bieganiu biczowanko idziemy zobaczyć, co Ewa robi. A Ewa sadza krokusy i przebiśniegi. Zaraz wam pokażę. No, w opakowaniu. Na opakowaniu, co tam napisane. O, tak to wygląda. 10 cm to wkładać. Jeszcze jest coś w tym miejscu, co tak, tak, tylko do góry, wiesz, mała, pokaż, muszę sprawdzić. Dobra, tutaj dziureczki widzicie. Nie wiem. Dobra, wodę odkręcamy. No. Ja tutaj, zobaczcie, co tu się dzieje. Cieplutko w domeczku. Grzeje się. W nocy było, skończyliśmy szybko opalenie wczoraj. Na dworze jest koło 0 plus 2 w nocy, teraz jeszcze. I jak skończyliśmy o 21 palić, wygasło, no to o 7 czy 8 rano było 17 i z groszem w chacie. Więc już tak chłodnało, nie? Zimą wiadomo, trzeba będzie w nocy podrzucić, troszeczkę dłużej palić, tak mi się wydaje. Zaraz idę do roboty poliwęglan zrobić. No dobra, obierzemy ze skóry. Poliwęglan pomierzymy. I będzie gicio. Zimno w ręce. Żabka pada, taka drobniutka. Śniegami.
Ewa sadzi cebulki, przewiśnieków i krokusów. Krokusów ile mieliśmy? 100 czy 200? Dużo. Nie wiem, 200 chyba. Nie, za 100 to na pewno. No. Albo więcej. To później wam napiszę. To tak będzie fajnie, bo ja w sumie się pomyliłam. I ze 100 chyba przewiśnieków wtedy. Dobra, na dzisiaj tyle. W pionie gorzej wygląda to, bo ktoś mi poradził, żeby w pionie to. Niestety nie miałem całego poliwęglanu szerokości, to z połówki musiałem ciąć te górne. Brakuje jeszcze listewek, no ale generalnie jeszcze nie ukończone do końca. Tu chyba ładniej wyszło. No nieważne. Co jeszcze? No dobra, trzeba sprzątać trochę. Ewa, tam ogródek ogarnia jeszcze tak przed zimą. Zdążyła ostatnim rzutem. O, proszę. Doktor Szewko opowiada historię. Pomóc ci, mała. No, takie porządeczki w grządkach podwyższonych. A tutaj te nożyce, mała, czy to, co, to. Ale ja tutaj wiesz, posprzątam, no to w kaszce za bardzo się nie walało, nie? No. Musisz tam w garażu postawić. Okej, okay. A to? Co? Co? Nie, a te plastikowe, okej. Okay. Te plastikowe, bo to pozwolę, jakie wiatry, co by się gdzieś tam wylało. A to postawię po prostu gdzieś. No niech stoi tu gdzieś. O tu. No. O, dobra, robię jedzonko. O, już, bo jestem taka głodna. Ja dzisiaj na autofagi. No. No, zagoniłeś mnie do roboty normalnie, do ogródka. No bo zagoniłeś. Same czapki no. Robić, to nie wyżyjemy z tego, a tu tak, chociaż ziemniaki się... Do ogródka dzisiaj zrządził, iż do ogródka pracować na świeżym powietrzu. No. Nie, no, do 15, do zmierzchu. A ja robię jedzonko. Zimno jest cały czas. Wiedział, że kraj jest pod kontrolą mafii. Doktor Szewko oczywiście, wiecie. Aby rozszerzyć swoją władzę, nawija cebulka, boczuś, nie, szynka, nie szynka, słonina prasowana była tu i smalec oczywiście, bo smalce u nas zawsze mnoga, nie? Jak tam Krampuś wygrał, widzę, że tam się dobre rzeczy dzieją, nie? Przynajmniej w sferze takiej informacyjnej zamieszek nie ma, na razie nie zgadłem, że tak powiem, że będą. Dziwne jest, że demokraci tak jakby przekazują tą władzę, czy nie burzą się za bardzo. Tu jest jakiś podstęp w wietrze, ale dobra, nie wiem. Ostatnio Biden był widziany jako całkiem żywotny staruszek na jakimś tam wystąpieniu, nie? Czyżby to była gierka jakaś specjalna, podmiana taka, wiecie, dla lemingów, prezydentów? Nie zmienia to faktu, że Trump to nie jest nasz prezydent, znaczy nie jest prezydentem w naszym interesie jakby Polaków, bo my powinniśmy mieć prezydenta polskiego, który dbałby o polskie sprawy i moglibyśmy decydować o sobie. A tak to jest to. Czy to za różnica, kto tam rządzi, nie? Może będzie inaczej. Zobaczymy, jak gra się toczy cały czas globalna. I tyle, nie? Bo właśnie ma walczyć z mafią, a z drugiej strony zobaczymy. To jego pierwsze posunięcie, takie najważniejsze. Czyli tak, w przyszłym roku chyba to zlikwidujemy, bo tu cień jest wieczny i taki plac nam zostaje, no przez te sosny tutaj na działce obok. Trzeba by było się nimi zająć w jakiś sposób. No i tutaj zostawimy te raz, dwa i te mniejsze truskawki, te dwa może. No i ten nasz sad tutaj rośnie. Też te drzewka blisko lasu słabo.
te lepiej tutaj, nie? Tu porzeczki, dwie jabłonka i tak dalej. Tak to wygląda z perspektywy tej narożnika działki. O. Tu jeszcze ogrodzenia brakuje. Tam idzie, tam daleko. Z komina się dymi. Drewienko pale. No i tu mamy, no i tu jest wolna działka. Tak, widzicie. I po robocie. Tutaj już jedzonko gotowe. W międzyczasie zanosimy do domu i jemy. Jedziemy. Poliwęgan cały zrobiony, zobaczcie. Tam jeszcze tylko kosmetyka, listeweczki. Jedziemy po pakiety startowe. Ewa już siedzi w samochodzie. O, i mówi, że jest zimno. Jesteśmy w Gdyni. Hala gdyńska, nie wiem jak ona się nazywa, jakąś hala, nie? Normalnie. Idziemy po numery odebrać numery startowe. Jutro start. Polsat plus Arena Gdynia. O, jak ładnie. Odbieramy pakiety startowe. Dobra, już właśnie po wynikach. No dobra, odebraliśmy pakiety startowe. Jutro 9 rano start, czyli musimy wyjechać o 7.30. Może o 7 nawet. Nie, no i co? Będziecie widzieli na pewno, bo będę biegł z telefonem. Pierwsze miejsce. No, tak rekreacyjnie. Dojechaliśmy. O, Ewa zapaliła nasze złote tarasy. Idę po brykiecik i do domu. Także na dzisiaj to tyle. Pakiecik jest, jak widzieliście. Kicia pocia już w domu. Idę po brykiet jeszcze. No. To do jutra, godzina 7 rano, już się szykujemy, przypinamy numery zaraz do koszulek, wsiadamy w samochód i jedziemy na start. Póki co w kominku się pali, na dworze jest stopni, już wam mówię, pyk, 1,3. A, 1,1. No to jest chłodno, nie? Dobra. Jesteśmy w Gdyni już. Jest pół godziny przed biegiem. Idziemy na start. Gdzieś tam dużo ludzi już. Cała Gdynia. Przynajmniej centrum zapchane autami i biegaczami. Jesteśmy na liście. Gdyński bieg niepodległości. A moje dziecko jest. Tak? No. A gdzie ona jest? Do tak, przypominam 106. rocznicy opuszczania niepodległości. Jeszcze kolejne na 60 minut. Jest wyrobione. My tu w tą stronę, a tu pierwszy zawodnik. Dajesz! No. Dobrze! Kochanie, na piątce, po piątce. Co masz poczucie? To mój dystans na teraz po 2 tygodniach biegania. No.
No, po biegu. Ale jak filmowałem, jak biegałaś na metę, to ciebie filmowałem. Nie przestawiłem kamery. No. No. O, nie dalej. Ale zaraz chwila pogoda. Gratuluję. No, mamy medaliki. Mamy to, mamy. Tak, no i dobra, mamy pobiegane dyszkę. Słodka herbata dla Ewy. No. Dobiegliśmy swobodnie, fajnie. Nigdy nie piję słodkiej herbaty. No ale to po biegu się pije. Żeby węgle się zagnieździły. No, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Widzieliście, jak uczciliśmy dzień bycia Polakami na tej ziemi, bo to nie jest jeszcze niepodległość, ale mamy nadzieję, że kiedyś będziemy niepodlegli. Pozdrawiam, oglądajcie, zostawcie suba oczywiście, łapka w górę i zawsze możecie dostać taką czapkę, jak postawicie kawkę. Pozdrawiam.